Zgromadzenie Salezjańskie jest w tym roku obecne już w 138 państwach. Jesteśmy w tym miejscu od 1991 roku. Darczyńcy stanowią bardzo ważną część naszego ośrodka misyjnego. Bez nich to dzieło nie byłoby możliwe. Praca misjonarza to też jeszcze wiele lat poza domem. Kojarzą mi się z wielkim sercem. Z dobrem. No i na pewno ogromne wyrzeczenia, może jakieś niebezpieczeństwo, chorób. Dzielenie się tym, co mam, nawet niedużą ilością. Pomaganiem innym ludziom. No przede wszystkim z ciężką pracą, daleko od domu. Nie tylko jesteśmy tu na tym kawałku ziemi, gdzie jesteśmy, ale ziemia jest ogromna. I są tacy ludzie, którzy potrzebują naszej pomocy. Ważnym elementem były spotkania z misjonarzami, podczas których mogli podzielić się swoją pracą, doświadczeniem, tym, co przeżywają, pokazać nam kawałek misji. W Bangladeszu pracuję od 15 lat. Ja właśnie pracowałam w Nakulu przez rok. Mamy tutaj dom dziecka dla chłopców z ulicy. No, obecnie jestem w Kameludzie. Może pozdrawiam serdecznie z Zambii, z stolicy, Osaki. Kościół jest wspaniały. Naprawdę pięknie jest Kościół jako wielka jedna rodzina. Jest okazja, aby właśnie podziękować właśnie nam, dobrodziejom. Dla mnie to naprawdę bardzo piękny czas. Serdecznie dziękuję za waszą pomoc. Bangladesz jest to muzułmańskie państwo. I nieważne gdzie jesteś po prostu u siebie, nie? Jesteś z twoimi braćmi, siostrami, którzy cię podtrzymują, których ty podtrzymujesz i idziemy razem do domu Pana. Dla księży z Peru pójść pracować tam do Monte Salvador, to bardzo często była kara. To jest po prostu moje życie, być z najbiedniejszymi, żeby im służyć, jakoś podnieść tę godność człowieka. Z jednej strony to są misjonarze i wolontariusze, którzy wyjeżdżają, pracują tam na miejscu, na placówkach misyjnych. Z drugiej strony to są pracownicy w ośrodku, współpracownicy i tysiące darczyńców, którzy wspierają, aby to dzieło mogło się dalej rozwijać. O Salezjanach, o tym ośrodku słyszeliśmy na pielgrzymce do Ziemi Świętej w maju ubiegłego roku. Dowiedziałam się z gazety, idziemy. Misję wspieram od 2 lat. Ja generalnie chyba w internecie gdzieś znalazłam, żeby móc jakoś wspierać właśnie misjonarzy. O bardzo dawno, to już będzie ponad 30 lat, albo i więcej. Robiliśmy na Kawęczyńskiej w kościele, robiliśmy takie, składaliśmy te książeczki misyjne. Rozpoczęliśmy adopcję na odległość, pomoc chłopakom dokładnie w Ugandzie na Mugongo. To był rok 2004. Kontakt przez moją przyjaciółkę, która mi poleciła zamówić msze święte za moją zmarłą mamę. Święta stanowiła centralny punkt spotkania, podczas której modliliśmy się i za darczyńców, i za misję, i za misjonarzy. Powstają tutaj filmy, czasopismo, i strona, i media społecznościowe, Facebook, Twitter, YouTube, żeby właśnie dzielić się tym dobrem. Żeby dobrze też wspominać i mieć jakąś pamiątkę, taki drobny upominek teraz jeszcze od samu, żeby coś do ręki ze sobą zabrać. Dziękujemy, dobrze, że jesteście.